Pan poseł Braun też pozostałą część czasu wykorzystuje. Bardzo proszę, jeszcze jest trochę czasu. No jak tam się łączą? Daj znać. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, projektodawcy, szanowni, Daszbur, Konfederacja pozdrawia myśliwych Polaków, rodaków, którzy kultywują tradycje. Tak jest, polskie, narodowe, wolnościowe w ten niezwykły sposób. Nie każdy jest gotów podporządkować się tej dyscyplinie, którą narzuca obyczaj myśliwski. To rzecz jasna stek bredni. To, cośmy tutaj usłyszeli wcześniej z tej trybuny, z ust przedstawicieli lewicy, tej czerwonej, tej różowej lewicy, to są ludzie, którzy nie wiedzą, co mówią, kiedy zabierają głos na temat polskiej historii. No, ale już taki urok tej sytuacji. My, konfederaci, z pewną tremą, pewnym lękiem zabieramy głos w tej sprawie, tak jednoznacznie opowiadając się za tą oczywistą, w sposób niebudzący najmniejszych wątpliwości, konieczną korektą polskiego prawa. Powiadam z pewną tremą, no bo czego tutaj nie poprzemy, za czym się nie opowiemy, to PiS wyrzuca do kosza. Z metra wszystkie nasze konstruktywne wnioski, poprawki tam lądują, więc boję się, żeby i tym razem tak się nie stało. No, tym niemniej trzeba świadczyć o prawdzie w tej sprawie. Prawda taka, że pomijając tę całą bardzo słuszną argumentację z wyliczeniem gatunków zwierząt, których zachowanie, tak jest, zawdzięczamy prowadzeniu działań także i przez polskich myśliwych, no to proszę Państwa, my schodzimy do podstaw, schodzimy do korzenia. Tym korzeniem jest prawo cywilizowane. Nie ma cywilizacji łacińskiej tam, gdzie prawa rodzicielskie nie są szanowane. Tam, gdzie prawa rodzicielskie są pod rozmaitymi faryzejskimi pretekstami poświęcane na rzecz totalniackiego dyktatu, który idzie z góry. I chociaż Prawo i Sprawiedliwość wraz z przystawkami chętnie taki dyktat tutaj sprawują, to mam nadzieję, że jednak głos środowiska tak licznego, normalnych Polaków, którzy, trzeba to zauważyć, powiększają także i potencjał obronny państwa przez wtajemniczanie młodego pokolenia w arkana obchodzenia się z bronią palną. To jest darmowe. Państwo do tego nie dopłaca. Budżet obronny nie jest tym obciążony. A mamy przecież tradycję, szanowni państwo, strzelców kurpiowskich w dziejach Rzeczypospolitej, których nikt nie szkolił, tylko od dziecka zaprawiali się właśnie w lasach, w borach. Szanowni państwo, jeszcze raz zatem, Daszbur, oby ten projekt teraz został przyjęty. Na pewno 11 głosów Konfederacji padnie za. Parlamentarnego.